dobrym, jesteśmy Mayfair Harder. To jest nasza wspaniała publiczność. A to jest Make Poland Great Again. Zanim przejdziemy do meritum, w żaganiu okradziono amerykańską armię. Kilka dni temu trafił tam kontener ze sprzętem dla amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. Do kontenera ktoś się włamał, ukradł lornetki, dalmierze i noktowizory o łącznej wartości 200 tysięcy dolarów. Pomijamy fakt, że okradanie sojuszniczej armii jest tak samo dobrym pomysłem, jak okradanie własnej matki z kasy na rachunki. Ale jaki teraz jest plan? Wrzucicie ogłoszenie na Allegro, że mamy do sprzedania nowiutki zestaw wojskowych noktowizorów, preferowany odbiór osobisty w żaganiu? Nie wiem. Ale poza tym już tak zupełnie prywatnie... Wow! Okraść najlepiej uzbrojoną armię świata. Chłopaki z celi na pewno będą pod wrażeniem. I to nie jedyny taki przypał. Skandal w Strasburgu. Ktoś ukradł urodzinowy tort Jarosława Wałęsy. Zaczęło się od tego, że obsługa hotelu postanowiła zrobić młodemu Wałęsie niespodziankę na urodziny i przygotowała tort oraz upominki. Znacie tę sytuację. Nocujesz w hotelu Grażyna gdzieś w Ełku, rano schodzisz na śniadanie, a tam czteropiętrowy tort i sterta prezentów. Standard. To europosłowie mają dokładnie tak samo. Ale jakież było zaskoczenie pana Jarka, kiedy zamiast tortu czekała na niego karteczka od obsługi hotelu. Bardzo pana przepraszamy, był dla pana tort, ale zjadł go europoseł Kuźmiuk. Wałęsa wrócił do pokoju i napisał na Facebooku: Kuźmiuk, ty szujo, oddawaj mój tort. Na co Kuźmiuk, że to nie jego wina, bo kelner mu powiedział, że tort był dla niego, a że sam ma urodziny za tydzień, no to wziął i zjadł. No i tak się właśnie żyje w Strasburgu. A skoro jesteśmy przy różnych historiach, to pewnie kojarzycie te billboardy. One wyglądają dość tajemniczo, trochę nie wiadomo, o co chodzi, ale przekierowują na stronę, na której można przeczytać na przykład o historii takiego jednego sędziego, który ukradł kiełbasy i uciekając po pijaku na rowerze, wpadł do rowu. Co za historia. Na stronie znajduje się również ten film. Cześć, czy wiesz, że ponad 80% Polaków popiera reformę sądownictwa? A zrobiła się z tego niezła awantura i odwrócono kota ogonem. Sędziowie sami stworzyli sobie prawo, w którym się kontrolują. Koledzy oceniają kolegów. Nikogo nie można odwołać. No błagam. Meryl Streep. Dalej jest zakładka o założeniach reformy. Jakiej? Reformy sądownictwa proponowanej przez rząd. Strona co prawda nie jest podpisana, no ale wystarczy po prostu umieć czytać, żeby odnieść wrażenie, że właśnie trafiliśmy na rządową stronę promującą reformę sądownictwa. A nie trafiliśmy, bo całą kampanię stworzyła Polska Fundacja Narodowa, która nie ma nic wspólnego z rządem, o czym zresztą przekonuje sam wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. To nie jest kampania Prawa i Sprawiedliwości, to nie jest kampania obozu Zjednoczonej Prawicy. A czyja to jest kampania? To nie jest kampania rządu. A czyja to jest kampania? Powstała fundacja, która zgodnie ze statutem realizuje określone cele. Co to w takim razie za wspaniałomyślna fundacja, że postanawia przeznaczyć 19 milionów złotych, bo tyle kosztowała ta kampania, w tym 30 tysięcy na samą stronę, tylko po to, żeby powiedzieć, jak bardzo zgadza się z rządem. Polska Fundacja Narodowa to organizacja pozarządowa, w całości finansowana przez takie spółki jak Orlen, PGE, Lotos, Enea, Totolotek, KGHM, PGNiGE, Energa, Azoty, PKO, PZU, PKP. I Polską Grupę Zbrojeniową. Co mają ze sobą wspólnego wszystkie te firmy? Wszystkie są spółkami Skarbu Państwa, czyli niby normalne firmy, ale w praktyce ich właścicielem jest państwo. I teraz pewnie wszyscy myślicie... Ale zaraz, skoro spółki Skarbu Państwa, to czy to przypadkiem nie są publiczne pieniądze? Członek zarządu fundacji Michał Maciej, Świrski uspokaja. Z punktu widzenia artykułu 5 ustawy o finansach publicznych, te fundusze nie są funduszami publicznymi w rozumieniu prawnym. Okej, czyli ta spocona ręka, którą czujemy w gaciach, to w rozumieniu prawnym wcale nie jest ręka. To czym w rozumieniu prawnym jest ta wypowiedź ministra skarbu w rządzie PiS podczas audytu rządów Platformy? Grzech szósty, wykorzystywanie spółek Skarbu Państwa do celów politycznych. Spółki Skarbu Państwa były wykorzystywane do gier wyborczych i realizacji interesów partyjnych. Absolutnym skandalem było wydawanie publicznych pieniędzy na pokaz, na potrzeby kampanii wyborczej. Nie, żebyśmy byli jakoś specjalnie zaskoczeni faktem, że partie lekką ręką wydają publiczne pieniądze na własne rozgrywki, ale no k***a, panowie, zlitujcie się w końcu. Kiedy Platforma odwala kaszanę, mówicie o skandalu, a kiedy wy robicie dokładnie to samo, to w rozumieniu prawnym wszystko jest w porządku.
Cała ta gównoburza obudziła z letargu nawet samą Platformę, która bardzo szybko policzyła, że za te 19 baniek można by kupić prawie 4 miliony posiłków dla dzieci w szkołach, albo jak policzył Radosław Sikorski, 12, ale takich naprawdę dobrych obiadów. Wiecie, takich naprawdę, z kremem brûlée, z winem, z kawą, lody z bakaliami, jest jakby bardzo dużo. Ale pozbierajmy fakty. Organizacja pozarządowa, której prezesem zupełnie przypadkiem jest radny PiS, pucuje się nad proponowaną przez rząd reformą i jest finansowana z pieniędzy spółek Skarbu Państwa, które w rozumieniu prawnym nie są publiczne, ale w każdym innym rozumieniu są. I my mamy uwierzyć, że to nie jest kampania rządowa. No błagam. Ale to jest dopiero połowa historii. Okazuje się, że w statucie fundacji nie ma nic o promowaniu rządowych reform. Jest za to bardzo dużo o promowaniu wizerunku Polski. Te dwie sprzeczne rzeczy potrafi ze sobą pogodzić jedynie głowa prezesa fundacji. Nie spodziewał się nikt, że Polska Fundacja Narodowa będzie chciała działać w taki sposób, żeby dotknąć tego, co najbardziej dzisiaj zrujnowało ostatnio wizerunek Polski. Polskie sądownictwo rujnuje ten wizerunek. Faktycznie, nic tak nie zrujnowało opinii o Polsce, jak ta historia pijanego sędziego w rowie. Wszyscy przecież pamiętamy te nagłówki w Le Monde i CNN. Nie mówiąc już o tym, że w Lonely Planet obok rozdziału o pierogach i krakowskiej starówce dopisano ten przykry akapit o polskich sądach. I całe szczęście Polska Fundacja Narodowa postanowiła coś z tym zrobić. Ale nawet jeśli pójść tym tokiem rozumowania, to czemu do diabła cała strona kampanii jest wyłącznie po polsku? No i to są właśnie takie typowe polskie kompleksy, bo jakoś jak Anglicy robią po angielsku, to nie histeryzujesz, a teraz ale, jest wielki ale problem. Ale nawet jeżeli ta kampania wyjdzie kiedykolwiek poza granicę Polski, to na co rząd liczy? Że jakiś Jean Ralph jadąc rowerem przez Chabrowe, Pola Prowansji trafi na billboard, że ej, a w ogóle to w Polsce był kiedyś taki sędzia, co wypuścił pedofila, ale spoko, rząd już pracuje nad reformą i pomyśli wow, sacre blef, ale super kraj, chyba się tam przeprowadzę. W każdym razie to dopiero początek działalności fundacji. Te 19 milionów to tylko część całego budżetu. W tym roku fundacja dostała łącznie 100 milionów złotych i to nie koniec. Co roku państwowe spółki będą jej wpłacać kolejne 50 milionów. Czyli w turbo dużo kasy. I nie chcemy panikować, ale coś czujemy, że pozostałe miliony też niekoniecznie pójdą na promocję. A szkoda, bo za te pieniądze można by wiele w tym temacie zrobić. Dobra, z czym kojarzy się Polska? Jedni powiedzą pierogi, papież, inni powiedzą antysemityzm i picie wódki dupą. Nieprawda, Polska z niczym się nie kojarzy. Jak w swoim raporcie przyznaje Międzyresortowy Zespół do Spraw Promocji Polski za Granicą, czyli ludzie z rządu, problem Polski nie jest to, że się o Polsce mówi źle, tylko to, że się o Polsce mówi wcale. No, chociaż rząd robi co może. Widespread protests in Poland over a controversial bill. Prime Minister Beata Szydło rejects the allegations. Law and Justice Party also appears to be bringing back Soviet-style censorship. Ale to chyba nie do końca o to chodzi. Weźmy pierwszy z brzegu ranking, na przykład ranking BBC na temat wpływu państw na rzeczywistość. Na pierwszym miejscu Kanada, na drugim USA, Polski nie ma. Dobra, weźmy 20 najbardziej szanowanych państw. Na pierwszym oczywiście Kanada, Polski nie ma. W raporcie Future Brand stworzono ranking państw rozumianych jako marki. Polska wylądowała na 45. miejscu. Przed nią znajdują się takie potęgi PR-u jak Oman, Bahrajn czy Puerto Rico. I zatrzymajmy się tutaj chwilę i proszę sobie przypomnieć wszystko, co się państwu kojarzy z Omanem. Już? Nie. Już? Tak. To przeciętny mieszkaniec świata z Polską ma jeszcze mniej skojarzeń. I to nie jest tak, że to jest tylko wina PiS. Przypomnijmy tę uroczą sprężynkę za 1 000 000 złotych, którą zafundowała nam Platforma. To nowe logo Polski miało sprawić, że będziemy lepszymi ludźmi i w końcu w Europie poczujemy się jak w domu. Ale też jakoś nie chwyciło. Najwidoczniej nie pomagają też te wszystkie piękne spoty z drona, które niezależnie od tego, jak piękne, bardziej niż reklamować Polskę, reklamują po prostu piękne ujęcia z drona. A przecież PiS do wyborów wszedł z konkretnymi pomysłami. Wydaje mi się, że Gibson byłby idealnym Janem III Sobieskim. Proszę go sobie wyobrazić z tym przyklejonym wąsem ucharakteryzowanego na sarmatę. No i super, ekstra pomysł. Mało tego, niech Bieber zagra Świętopełka. Cokolwiek, tylko niech to się wydarzy. Są pieniądze, są chęci. Zróbmy film o Odsieczy Wiedeńskiej z Gibsonem. Zróbmy film o żołnierzach wyklętych z Zakiem Efronem. Fundacja przez następne 10 lat dostanie ponad 500 000 000 złotych, więc niech ktoś w końcu podniesie ten telefon i zadzwoni do Hollywood. Chyba, że tę robotę też mają za was odwalić ten pan i ci panowie. I pewnie się zastanawiacie się, kto to jest.
To są panowie, którzy wymyślili taką grę na komputer o takim jednym typie, co tam się chodzi i się zabija smoki mieczem. Nie tylko smoki, ale też strzygi, widłogony, utopce, wampiry. Robi się mikstury z mandragory, zbroje cechu kota. Dzięki temu cały świat dowiedział się, że nie tylko nie jemy już żużlu i umiemy liczyć do 21 bilionów, ale też potrafimy obsługiwać myszkę i pisać świetne gry. A jak już kiedyś w końcu zrobicie ten film z Gibsonem i film zarobi te miliardy, to za tę całą górkę możecie sobie w ramach promocji Polski nastawiać w Europie billboardów o tym, jakie gimnazja w Polsce były skorumpowane. Proszę bardzo. Jesień. Żółte liście, pierwsze samotne spacery po parku, pierwszy płacz pod prysznicem. Spokojnie, ale nie tylko. To też nowa jesienna ramówka. Tej jesieni wraca ulubiony serial wszystkich Polaków, a my jako pierwsi dotarliśmy do zwiastuna. Oto on. Tej jesieni na ekrany polskich telewizorów powraca wasza ulubiona ferajna. Nie zabraknie zwariowanych przygód, nieoczekiwanych zwrotów akcji. Ale czego? I pierwszych zauroczeń. Chciałem na wyłączność do pani redaktor, a pani redaktor mi oddała. Występują romantyk. Kładę się właśnie już rano spać, bo całą noc nie jestem w stanie się powstrzymać przed świętowaniem. Żartowniś. Jeszcze raz. Erudyta. Po świętach przypomnę jeszcze się króli. Bo na świecie jest, nie pamiętam, 130 parę krajów. Amant. Pieski, kotki. Molestował pan kiedyś kogoś? Wydaje mi się, że nie. Nerwusek. Ja nie chcę tego programu, dziękuję. To jest jakiś... Bardzo dziękuję. Trudno mi się rozmawia, proszę pani, kiedy pan pisze, ja pani trzymam mikrofon i pani nie słucha, czego ja mówię. Ja słucham. Paweł Kukiz. No, przepraszam. Ja panie, mówię Paweł... panie Petrusie, tylko mówię panie Petrusie. 460. Nowy sezon. Od września. Do zobaczenia! Yes! To co? Na... Cześć, z tej strony Make Life Harder. Zapraszamy was bardzo serdecznie na nagranie naszego programu Make Poland Great Again. Piszcie maila, zgłaszajcie się, on jest gdzieś tutaj w opisie. Możecie robić za śmiech z puszki, możecie wysuszyć pranie, no, będzie fajnie. High five!